W razie czego może nie umrę. W razie czego. W razie czego podniosę twoje zwłoki. O kurwa, uciekł. Cześć, witam was bardzo serdecznie, tutaj Ken Kustor oraz Bale. Siema Bale. Siemanko, siemanko. Odcinek kolejny. Dzisiaj jesteśmy na Lodowej Wyspie, a ja wam pokażę jeszcze wcześniej, jak się dostać na tą wyspę, ponieważ trzeba wykonać wcześniej quest, a później udać się do NPC, który jest pijany i to będzie właśnie nasze zadanie, moje zadanie, bo już Bale to wykonał. I trzeba się tam do niego dostać i napisać mu kilka słów po pijańskim języku. A potem się udajemy na Frost Dragony. Pokażemy wam, jak one wyglądają, ile mają expa, jak należy atakować. Bale mnie uprzedził, że to jest dla mnie ryzyko, dlatego że mają parale. Potrafią tak zablokować paladynów, druidów, sorków, że mogą po prostu zdechnąć. Normalnie. Ale okej, okay. Tak mi się wydaje, bo ja nie mam nic odkrytego, że chyba idę w dobrym kierunku. To za depo jest, tak? Tak. Okay. Jak dojdziesz do baru, to koło baru na dół. Powiedz jeszcze raz coś, bo tak cię trochę kiepsko słyszę. Mówię, dobra, że jak dojdziesz do baru, to idź później na dół. Żebym wiedział, gdzie tu jest bar, jestem w depo, a gdzie jest bar, to nie idziesz wiem. W lewo. W lewo za drogą. Już przeszłem depo. No to idź w lewo, tak, za drogą. No już za depo jestem dawno. I teraz w lewo cały czas, tak? No idź za drogą, no i tu dojdziesz do tego. Czyli do końca drogą, aż spotkam tego NPC. No nie raczej. No to okej. Są schody do góry. Chodźmy. No to jest szedłeś prosto? Tak, cały czas. A przeszedłeś taką drogę wcześniej w lewo? Była? To tam idziesz cały czas. Nie wiem, zaraz sprawdzimy dokładnie, bo jest... Albo nawet nie. Koło depo, jest koło depo, jest. Wiesz, gdzie jest depo, nie? A wiem, koło depo jest pierwsza w lewo i potem wchodzisz już za drogą do samego dołu. Tak. Za depo do góry mamy, tak? Na dół. W lewą stronę. Czyli na dół. Na dół. Taką dziwną drogą. Tak. Bałwan jest super. Potem w prawo mnie ciągnie ta droga. No to i cały czas na dół. Statki są, znaczy łodzie dokładnie, sorry. Tak. Ryby. I tam powinien być, budel powinien być. Dobra, szukamy RPC. Nie, to są domki na razie. Ale co? Na samym dalej. Na samym dalej. Dalej ryby. Jest, pudel. Teraz do niego trzeba napisać coś. Hi. Tak. Czy zareaguje? Hi. Pasaż. Okolnie. Tak, czekaj. Py asus agre. Tak. Okolnir. I potem jest, tak? Nie, okolnir napisz. Aha, okolnir. Tak. Okolnir. Jest? Jest. Bo jeszcze mi pierdzieli coś, że lepiej 50 gold, że to czy zależy na okolerii. No to jest. No to jest. Dobra. Brawo. Masz tu szczemiennego pod sobą. Co? Szczemiennego na przykład. O yeah. To idziemy. Czyli jestem z tych, którzy za pierwszym razem trafili na wyspę dzięki temu temu. Kapitanowi, tak? Bo zdarza się też tak, że potrafi was przejeść gdzie indziej całkowicie. Z tego względu, że jest pijany. Ale... Chodź mój przyjaciel. Okay. No to próbujemy. I stój za mną, nie, stój tam gdzie stoi. Dobrze. Ja się tutaj troszkę. Nawet Frost też potrafi zrobić parala? Frost nie. Który? Ten mały? Tak. Ten mały nie. To dobrze. Może nam się uda wylotować Dragon Sky Mail. Liczę na to. Też liczę.
Bo mam tylko 12 CT. Potrzebuję troszkę kasy. Każdy potrzebuje. Ja w sumie wziąłem trochę za dużo teraz ze sobą. 2K. Liczyłem, że będę musiał się dwa razy przenosić statkiem. Nie było tak źle. Ale w sumie podobne itemy, co dragony mają, nie? A. Ej, nie mam kapu, musisz pieniążki zbierać, przykro mi. To ty człowieku, wiesz. Dużo, bardzo dużo. Mana potów, hell potów i wziąłem ze sobą 30 enchanting spear. Uważaj, Józek, uważaj, że... No. Wtedy się... 3 nawet, a nie 2. Bij jednego, żebym... Bije, po lewej. Nie, to dobra. To i nawet go atakował jeszcze. O, powiem ci, że... No, częściowo chyba odporny na dobra. Świętość. Okej, okay, no, na świętość, tak. Bo normalnie będę jakiś kolega, jakiś kolega koło ciebie przyszedł, widziałem. No wiem, właśnie. Dobra, dajmy sobie party, bo wiesz, że ja lubię otwierać często rzeczy i sprawdzać, co jest grane. Uno momento, my friend. Zobaczymy już, co teraz zostaliśmy. A, jeszcze nie zobaczę, ale w tym coś zobaczę. Takie... Czekaj, o, coś block takiego. Ice. O. Czy on będzie pewnie do domku? No dobra. Ice cube. Czyżby jesteśmy w party? Dobra. Już jesteśmy. Okej. Okay. Dobra, chodźmy tutaj do góry. A ten ring? Ten ring to jest energy ring. To nie jest prawie ta mobita? No raczej. I tu zakładam. Król, ale zobacz ile ma jeszcze. Czekaj, bo Frost Dragon tam jest. Musimy go gonić. No to raczej... Przeszedł na mnie, przerąbany. No, wyjdź na schody. Dobra, przeszedł na mnie. Ty się tak nie zapuszczaj, bo to jest jako... Wiem, zdaję sobie sprawę. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale on na mnie tutaj przywołuje. Banalnie przyszedł? Nie. On specjalnie tak chyba chodzi, luruje, bo widzi, że 60 jestem. W sumie ty też byś sobie mógł nie dać rady tutaj, nie? O, dostałem paralo w tej chwili właśnie. No, ale ja mam dużo ty. Ale powiem ci, że tak, od razu ja pani kur wystarczy. Ja mam i coś ten lasem, tam nie się nie stanie. Chcesz energy ringa? Tak, będę teraz zbierał, bo ja miałem kupować, ale mi się w końcu nie opłaca tego czaru. A tam mu się przyda, bo mam dużo mana potów, to się będę teraz uchał mana potami. Wyspa jest ogromna, więc ekspedient tutaj jest na długie godziny, jeżeli nie mamy przypadkiem takich wkurzających graczy, jak ten przed tym, co był. Ja to nagrywam na spontanie, nie liczę czasu. Co tutaj jest, mi powiedz? Nie wiem. Jak będzie długi odcinek, to podzielę go na party, a jak nie, to zostawimy godzinny, jak ostatnio. Mhm. Dobra. Okej. No i po co są schody do niczego? No ja nie rozumiem tego. Może tutaj jest jeszcze jeden dragon, kto wie. A na dole coś jeszcze jest, możemy iść dołem. U góra już czysta, nie? Słuchaj. Oj, takie przejście. Tu nie byłem. Wow, ziomek, mamy podwójny exp, znaczy podwójny, dzielący exp. Patrz, jak na siebie dam, albo daj na siebie, zobaczysz sobie. To. No, tak jakbyś chciał dać mount. Lever par... No, mam dismount i leave party, no i co? A nie masz przypadkiem enable shard experience? Nie. No to ja mam, to dajemy teraz shard experience. I teraz jak będziesz atakował, to ja dostaję zawsze połowę expa, co ty? Opłaca się takie coś? No mi się nie opłaca, no ale... No ale jakbyśmy na przykład bili we dwóch, to zawsze nam ten exp idzie na pół. I to jest chyba lepsze, bo wtedy wbijamy mniej więcej na tym samym poziomie level. Nie jest tak, że ty dostajesz więcej raz, ja raz więcej, tylko zawsze mamy po równo. Nawet jakbym nie bił, to dostaję. Mi się nie opłaca, no ale... Jakoś zdzierży. Nie masz wyjścia, ziomek. A jak masz taki czerwony X przy tarczy, to znaczy, że nic nie bijesz. Czyli po prostu jakby dostajesz expa, ale troszeczkę mniej niż twój kompan. Też miga czasami, ale to tego już nie wiem. I kurde, skoczył mi się ring, no niestety. Chyba na mnie dałem ci drugi. Nie stój naprzeciwko niego. Dobrze. Nie bo ja jeszcze tutaj... Nie, ja ci mówię, bo ty masz takie coś, że... Że stoisz cały czas naprzeciwko dragona. To nie jest zwykły dragon, tylko dragon, prost dragon. Jak ci dupnie, to zejdziesz. Rozumiem. Ja mam cekamar. No śmiej się, kurde.
Tam masz hatchingi, więc już nie. Byłem raz to na dragonach, to ja wiem jak to jest. Zdaję sobie sprawę, zdaję. Ale te hatchingi ci nic nie zrobią, to spoczka. Hatchingi nie. Ale kradniesz mi kasę, ale okej. I Frost Dragon. Na razie nie idźmy dalej. A myślisz, że tam też jeszcze będzie lepsze? To? Nie, tylko nie chcę za dużo tych Frost Dragów do siebie, bo tam jest drugi, widzisz? Para zbucha. Nie, pojedynczo. Tylko one mają jakieś ograniczone, one są jakieś ograniczone, tak zwane. Ale pod względem czego? Pola widzenia. Aha. Muszę się... Tam na to jeszcze zejście, nie wiem, czy widziałeś? Golden Mug. What's this? Dobra, to tutaj nie schodź. Co tam jest? Za duże bydło, ale nie chce mi się walczyć. Ale co, dużo dragon, tak? No. Dobra. Żeś fajnie chodził tak powoli, jakby ci coś przemoliło. Taki przemów z ciebie był trochę. Mówisz o sobie? Nie, no, o twoim koniu, na którym jesteś. Aha, rozumiem. No nie. Dwa, tak? Dobrze. Rozumiem cię. W sumie jakbym dał full manę, mam jeszcze Damowita, to nie będę miał jakiegoś, kurde, pecha, żebym... Eksewo mosta. Bjorn, pokaż, o ładnie. A, bo tamten nie chyba nie źle jest. Ja mi za 137 dostał. Ale ten co był czerwony, to ten tak. Pat, ale ten drugi chyba nie. Ten też. O, ten zajebiście. Dałem go to. Gdzieś porówno expa na widzie. Zajebiście. No, wiesz. Ale i też bije, i też. Tylko, że czasami jest tak, że ja dostanę więcej, czasami ty. Czasami ja go dogonię, kurde, a ty... Kurde, jaka ta wyspa jest wielka, nie ogarniam. Dobrze właśnie, no, King widzę na dole, no, zajebiście. No, czy ty jesteś u góry? Tak. O, dobra. Przy Frost Dragon. Wiesz, jest jeden mały minus, bo mam bardzo mało tych... mam na potionek. Bo no, ale powiem ci, że ja też trochę teraz wastuję na nich. Miałem 100, 120 chyba, a mam 78. Ale jeszcze zostały Hellboty i Strong Hellboty. Będziemy się wracać, jak będziemy czuć zagrożenie. Ale nie o to chodzi, bo ja biję z Exory, nie? Dlatego ten. To wiem, a ja mam na sobie. Znaczy będę się starał nie bić, ale nie właśnie tak strasznie. Trochę dłużej go będę bił, no ale to już. Czekaj, jaki ty daje? 190, 40. Po 200, no. No, do 200 dochodzi. Raz miałem chyba krytyka za 300 czy za 400, czy nie wiem. Może mi się uda. Wracajmy się. Dobrze, szefie. Ja sobie później od tą mapę. Nie, wiesz, świetne nie... miejsce. Tak jak sam powiedziałeś, teraz się opatę tutaj, jak spidzisz na Lordach, nie? Aha. Tam jest bydło zawsze. Ludzi dużo, kurde, chodzi. Wiem coś o tym, bo chodzę tam tylko, że na dragi. W sumie jest odcinek o tym też. Jak kurde, kapa, to bym podłożył, ale jednak mnie kusi. Zajdę. Co cię kusi? Zejdę sobie, tak? Na dole? No, zrobię se hatchlingi. Oż, kurde, żółty był, myślałem, że to ja. Ty na razie nie wchodź. Wiem, chciałem tylko z obszaru, co tam jest, pokazać mniej więcej. Bo ja se hatchlingi, muszę, jak se hatchlingi rozwalę, mogę sobie już spokojnie ten. To weź ich troszkę odciągnął, na lewo czy na prawo. No i co zrobić z tych niech? Ja będę miał reda, co? Dobra, możesz chodzić. Zabij hatchlinga tego, co ucieka. Właśnie nie dałem rady. Wyciśli ze mnie manę, całą manę, co miałem. Jeszcze zostawili trochę AP. Masz tam ten? Zrobiłeś? No chodź. Dobij go. Staram się, ziom. Dobra, tamten sobie chyba dał siana. Ale jest niedaleko. Teraz tego pijemy, tamten też teraz. Dobij tego małego, bo mnie wkurza. Dobrze, szefie.
I tak dostaniesz pół tego. No wiem, to jest właśnie to. To fajne, co mi się tak strasznie podoba, nie? No bardzo. Zobacz, ja nic nie biję. Zobaczymy, uwaga. 1694. No jaki jest. No jaki jest sens? No że ty mnie expisz, po prostu nie, ty mnie tu expisz w ten sposób. No wiem, ale wystarczy, żebyś ty poszedł sobie do depo, a ja żebym poszedł na ten. No wiem, no i w taki sposób można się expisz. Powinno... Ty sobie skillujesz. Ja tracę, a ty ten. A nie, obaj zyskujemy, robić. Tylko troszkę mniej. A jakie ma dole jest? H2, H3, mało. Jeszcze kurde, fajny się moment zlepił tak ze sobą. Jak ja mówiłem, poczekaj i muzyka oczywiście podbicie. Dobra, nie zagłębiajmy się, bo będzie ich coraz więcej. Dokładnie. U góry się już pewnie zrespił, więc wyjdę pierwszy. Dobra, tak? Na razie nie, no chodź. Czekaj, muszę sobie grunt wyczyć. O. No widać po ekspowiesku, że jest ogromne. A druga sprawa to, że nie ma ludzi. I to jest naprawdę wielki plus dla nas. Ogólnie dla graczy, którzy chcą ekspicję w tym czasie. Mhm. A i haczyk. Może haczlinga bi. No nie wiem. Nie stój naprzeciwko. Już ci powiedziałem. Ale on był czerwony, wiesz? No to co, że był czerwony? Jak cię od początku przeniszczałem. Tylko że zmienił pozycję. On był wcześniej przekątnej chyba. No ale to musisz patrzeć. Wiesz, nigdy nie wiadomo. Wiesz. Ej, przemów, różę się. A żeś wolny jest ziom. Jak cię jornę. Ej kurde, zajebista wyspa. Ja jestem pierwszy raz na niej. Ty chyba też. No. O, następny leci do kolekcji. Dwa. Dobra, jeden przeszedł na ciebie chyba. Stój tam, gdzie stoisz, czekaj. Are you sure? Bij tego za... bo nie bij nawet. Dobrze, bij tego, co ja biję. Nie bądź się na ciebie przeszedł, a ten zresztą. Rób to chcesz. Myślisz, że się przerzuci? W najgorszym wypadku. Taka, muszę sobie... Nie, jest tak urna. Albo i też. Dobrze, że mam utamkę, to się coś... Po przekątnej tej, pamiętaj. Dobrze, kumam. Ty uciekasz od niego? Tak, tylko że on i teraz pieprza. Trzeba go gonić. Nie chcę się. Kurde, ale spierdzielił mi. Skurczybyk szybki jest. No i zaraz ci dwa wyskoczą. Jest taki ogarnięty jest. No tak grałem. Dobra. To jest moja taktyka. Raz poleci, patrz. Coś leciało? Nie, ja musiałem dojść. No tak. Tylko ty tylko się upewniłeś, czy on żyje, czy nie. A ja zrobiłem swoje. A mi się, kurde, trzeba obczaić z tym ringiem. Tika bom. Zaleźli mi kawałek. Nie, na tym lodzie jest szybko i dlatego... Ty, to jest dobry pomysł. Idź na dragi i mi exp, bo ja sobie tu będę exp i będziemy się expem wymieniać na pół. Dobre, nie? Właśnie. Nie wiem, czy to działa na wybraną odległość, bo wiem, że kiedyś się expiłem tym sposobem z kuzynem. Ale jak teraz jest, to nie wiem. Update weszł, no. Wszystko mógł zmienić. Słuchaj, wbijmy szybko 6-1 mi i będziemy kończyć, bo ja nie jestem zupełnie w czasie, ile mam już ten odcinek trwa. Mogę tylko się domyślać, że jakieś 30 minut już pewnie zleciało. No, ile masz procent do końca? Miałem 44 jak zaczynaliśmy, a jest 25. Nie wiem jakim przelicznikiem można to obliczyć, ale domyślam się, że już jest 30 minut. Info od Boga po prostu. Ktoś tu jest. Okej, okay. Chodźmy na dół, bo sobie nie zdążyłem całej mapy odkryć. Aha, to nie byliśmy, chodźmy. Tak? No nie by. Prostra... O, jest jakiś mietek. 140 mają pik. Pijem? No jestem, bawi się. Te zejścia na dół są naprawdę kurde skryte. Gdyby nie to, że tam zeszłeś, to by nie wiedział, że tam jest zejście. Prawda. Kolejne muszę sobie założyć na siebie. Czuję się bezpieczniejszy dzięki Utamowi, to naprawdę. Przecież to fajne. Nasi przyjaciele. Dwa.
Tak, jest, of course. Muszę się troszkę uchać, bo coś się chłopaki rozbrykały. O! Widziałeś, jak się rozbrykają? Są Francy, nie? Tak. Masz jaka Franca, forfider. Ej, bo jeszcze drugi jest, kurde, ja myślałem, że zdycha już ostatni. Bo... przecież by... W sumie te spiry są lepsze, na przynajmniej Frost Dragony. Jedną kratkę więcej zasięgu, więc mogę spokojnie oddalić się. Ej, ty zbierasz te ringi? Bo jak kurde, tak, nie... to zbieraj. Dawaj mi je. Masz. Wiem, to że... to masz, nie? Dopiero... Człowieku, 48 tych. Cofamy. To. Teraz muszę się potać, potać teraz muszę. Używać, bo to jest dramat. Tylko miałem 120. Ja se myślę, co tobie jest. Jezus, chłopie, nie trasz mnie. Ja se myślę, co ci jest. Może już cofamy się. No pasuje, bo tak. 47 o. Mana. O. Pierwsza rzecz mi wyleciała. Czekam. O, dawaj. Zobaczymy, co tutaj wyleciało. Czekaj, bo mi nie chce wyjść. Czekaj, nie teraz. Strange Helmet, tak? Zawsze się czekaj, zobaczę co tam jest. Ty nie schodź. Dla twojego własnego. Tak, znajdź. No da. Dalsze. Dobra, to idziemy. Nic, to idziemy. Po prostu wracamy się powolutku. Wróćmy tak, no ja sobie prawie pójdę. Czekaj, kupię chwilę. Sobie mana potem. Co się stało? Nic, musiałem się upewnić tego czegoś. No to chodź. To są te gejzery, nie? I spodą. Uważaj! Ubikacja jest za mną. Do góry wyszedłeś? Tak. Okej. Uważaj. Ja się czuję na tym świecie. I mi jest zimno ogólnie teraz, nie? Jak jeszcze się patrzę na ten śnieg, to mi podwójnie jest zimno. Wyobraź sobie. A to X razy dwa. Czegoś ty się... Może nie X, tylko feeling razy dwa, o tak. Co zleciało? Kasa, jak zawsze. O Jezus. Kasa, jeszcze raz kasa. Ja znowu jak cię patrzę na te Dragon Hammer, to głębiej. Taki no. Kurde, to jest takie przyciągające. Ty jesteś głodny, mi jest zimno, dramat po prostu. Czekaj, tu już o, teraz pokażę ci fajne proporcje. A wiesz, tak, że możemy załatwić budżet sobie takie fajne na to ekstrawisko? Tylko uważaj, że możesz... Byłeś tu już wcześniej? Na tych, tych lepszych dragonach? Czekaj, to są dragony? Co to jest? Ty, nie było mnie tu wcześniej. Nie wiem, jak tutaj... Nie wiem, jak tutaj doszedłem, ale... Nie było mnie tu wcześniej. No ja też tutaj nie byłem wcześniej. A gdzie ty chcesz? Gdzie indziej jest wyjście jakbyś? Czekaj, nie, bo ja chyba źle poszedłem. No. Ja ci pokażę trendy. Trzeba wrócić z powrotem i na dół i w lewo. Dobrze, ale nie, bo ja jeszcze ci chcę jedno miejsce pokazać, tylko takimi fajnymi potworami. To chyba coś źle poszedłem. Tak, źle sobie poszedłem, chodź. Fajnie jakby to był cały lód na całej szerokości tego zajebiście. No bo można szybko chodzić. Nawet jakby ci Perala rzucił, to nie musisz się bać. Jak jest ta łódź, to idź w prawo. Pokażę ci fajne hopie potwór. Tylko uważaj, żebyś nie padł. To jest Buddel, co ty chcesz? No idź w prawo. Tylko szybko, bo mnie padną zaraz. Już mnie biją. Szybko. Nie wiem, gdzie ty człowieku jesteś, po pierwsze. No w prawo. Ale zaraz przy brzegu mam się ciągnąć. Tak. No to co cię bije? Pingwiny, no. Serio? Tyle? Ej, czekaj, a zróbmy cięcie, ja sprawdzę w tym, ile nam zostało czasu, okej? Okay? Mhm. Sprawdzimy, no to zaraz wracamy, sekundka. Dobra, jesteśmy z powrotem, jeszcze jest trochę czasu. Nie jest źle, powiem wam. Już bym miał pewnie gdzieś ze 30% do levela, no ale to już nie będę mówił przez kogo tak mam. No to wtedy bym ja nie wyekspił, a tutaj no. Musimy się jakoś uzupełniać, ja ekspię, ty ekspisz, jak ja tak, ekspię, tak. To ty ekspisz. I w kółko. Gdzieś po raz, w prawo czy na dół?
Na dół. Muszę obtykać, gdzie tu są dragony. Ale zwykłe? Tak, bo są tutaj gdzieś dragony zwykłe. Muszę... Pewnie podziemy, bo normalnie po lodzie by ci nie chodził dragon. To jest teoretycznie niemożliwe. Dlatego muszę je odnaleźć. Jak znajdziesz dziurkę, czyli znaczy dziurę, dziurkę. Bez komentarza. Pamiętaj, nic nie wkładaj. Nie, na serio, to pewnie będzie tam. Sam się wkopał, ziomek, no bez bitu. Okej. Hacik, hacik. Pamiętaj? Pamiętam. O, byliśmy tutaj właśnie. Ale nie, ja odkrywam część mapy, nie wiem jak ty. A tu jest za zejściem. Kazałeś mi szukać dziurek. No wiem. Ale byliśmy tutaj jakoś. Czekaj, hacik? A wiem, wiem. Ja mam mapę od ten, więc musieliśmy tu być. No, a ja dopiero odkrywałem, ale nie byłeś na dół. Chodź, to ci pokażę, czy tam byłeś. Wiem. Widziałem to wejść, czekaj. Mogłeś wejść, Frost... sprawdzić, czy może odkryte, czy nie. Tu są te Frost Dragi, chodź tutaj. Idź do kąta ładnie. Pokaż, Hatchlinga bi. Bi Hatchlinga, o. Ładnie. Tak. Tak jest. Dumny z ciebie. Tak. Strasznik był przez chwilę, bo lagi jak zawsze, lagi muszą być. Kurde, myślałem, że to ja mam czerwone życie, a to ten Hatchling. Ubierzesz go z tego co. No to ja powiem tych tak, kołaku. Dziękuję. Możemy to potem posprzedawać. Może jest opłacalny taki ring. Zawsze. Wiesz, ja liczę, że widzę sam w końcu zapomnę. Każdy na to liczy. Bo archa mi się raz w życiu lotuje, więc liczę, że mi się więcej razy DSM jest. Zobacz, odkryłeś to? Rany, bo uważaj. Ja nie wchodzę, czeka na ciebie. Dobra, wbiję. Tylko 2%. Nie stój naprzeciw. Mówiłem. No wiem, tylko że kurde stoisz w takim kijowym miejscu, że muszę... No bo no to idź w lewo. Jeszcze. Nie widzisz jakoś ostatnia kratka. No właśnie tak obczaja, mniej więcej na jaki zasięg ma ten obszarówkę, wiesz? Dobra, tamtego sobie odpuść. Czekaj, no i... Zatem. Nie wiadomo co tam jest jeszcze w sumie. No. Ja to odkrywam pierwszy raz. I tutaj prawdopodobnie może być ten dragon. Bo jest zielone już. Nie wiem. No to co? Idźmy szukać. Dragon jest tam, gdzie jest ogień. O! A już myślałem, że mi coś wypadło. Ice Cube. W sumie ten Ice Cube jest zamienny chyba, nie? Czy nie? Nie, nie zamienny. A ile on waży? Da się... 20. Mało. Weźmy sobie jeden na pamiątkę. Dobra, ja już nie poszaleję, Lexori, nie wiem, masz jakieś mana potiony? 46, ale to są awaryjne. To daj mi 20. Tobie co mnie poczemy, masz health potiony. Tak, tylko że pasuje mieć trochę na ten. Dobra, dam ci sobie. Niech stracę. Masz. Kasa mi nie jest teraz potrzebna. Potem mi się odpłacisz. Ja nie mam miejsca, bo sobie za jednego backpacka mnie wziąłem. Już mam wszystko zapełnione, czekaj, muszę zobaczyć. Frost Dragon na co? Jezu, dramat, nie lagi. A wydaje ci się. Tak jest, jak się ma taki cienki internet. A to nie jest wina internet? Nie. No nie. Minimalne wymagania do tej gry są takie, żeby posiadać 256 kilobajtów na sekundę internet. Czyli niecały 3 mega. No dalej, tylko tyle mogłeś? Coś tam jest? Czy to sam dragon? Dobra, idźmy stąd, bo ja już nie mam mana humanity. Czekaj, bo ty się tak spieprzesz, a dragon sobie kurde idzie, nie? Zostań. Niech idzie. Idzie, niech mnie zabije pewnie. Moja nie będziesz, nie będziesz musiał zbierać nic sobie, nie? Nie mam jakichś itemów na sobie. Nie będę miał jakich. Nie, no pewnie byś się wrócił po mana poty, założę się. Podniósł byś i byś poszedł sobie. No, tak. Tak, dobrze to powiedziałem.
Aleś wolne! Ale to fajnie wygląda, naprawdę, tak sobie idę, a ty tak, taki slow motion, nie? Slow motion. Dobra, wracamy się. A niestety, a mi zostało tak naprawdę, człowieku, jeszcze... Czekaj, z obliczyłbym, ile bym jeszcze ekspo zostało na oko. 14%. Idzie jakiś rysiu. Jakiś rysiu? Idzie rysiu. 1,28. Ile ci zostało? 14%. Dokładnie w ekspie bym ci już powiedział, już czekaj. 23 tysiące. No to prawie mi wyeksz. O. No ja czekam przez ciebie, jeszcze. Ja przez ciebie tyle procent straciłem. Skąd możesz wiedzieć? Bo jak ciebie nie było, to 20% zbiłem w 30 minut. A jak przyszedłeś, to chyba o połowę dostałem mnie. No to co, będziemy się żegnać, nie? Chodź mi do spa. Czy może jeszcze zróbmy taki mek, że wbijemy te 14%, to 20% to nie jest dużo. No, ale to masz czym? Bo ja nie mam. Masz helpoty? Tak, ale ja muszę mieć te. A czemu? Czyż mogę ja atakować? I też będziesz się XB na pół. Dobra, ale ja nie mam w ogóle miejsca w backpacku. No to ja będę zbierał, ja mam 130 kawa. Albo daj mi trochę kasiorki, to ci ją przytrzymam. Bo wiem, że 100 golda to ma chyba 10 kapu, nie? Ale to nie chodzi o kap, tylko o miejsce. No to... Bo no to kapa to ja mam... Ja kapa mam 400. Czekaj, bo ja też mam kapa, ale jazda, a nie. Nie, to ja podnoszę, tylko ty tyle kasy wyrzuciłeś. To wyrzucaj, ile masz, ja na razie zbieram. No. Albo daj mi jakiś... albo nie, albo ja bym ci dał BP, jak chcesz w sumie. No to daj. Tylko tam jest trochę głupich itemek, ale to... kasy, ale to... no, to potem ją oddasz. Dobra. O, lepiej nie. No. A to tych ice energy tych nie chcesz? Nie, bo ja nie mam many teraz, jak ci dałem mana poty, to teraz się będę używał helpotów, nie? Że to używałem na odwrót. To masz. Ja. Dzięki, ziom. No ale to czeku nie wyekspi, to lepiej na darasie ekspi, bo to tak ale nie, się to, nie opłaca. To spróbujmy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już niewiele zostało, także naprawdę dobra, wystarczy tam czterech może ubić. Ile jeden daje? 3000. No to musiałbyś to wyłączyć, ja bym ci musiał bloczyć i nic za to nie. No to właśnie jak włączamy, to jest lepiej. Dlatego, że ty atakujesz, ja atakuję i zawsze coś siądzie, a i tak pół na pół, nie? No chyba, że nie wiem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ej, no mi a Chanting Spear jest notowe. Taka. No to go łap. Uważaj, bo idzie. Wiem. To co, wyłączasz ten podwójny? O? Nie, dobra, trzymaj. Ja go bloczę, tego bi. To jest za coś, nie? Ty mi bloczysz, dostajesz pół expa, nie? Tego, co dostajemy. Idę tak. Kurde, głupie parale. No, kurde. Idzie jeszcze jeden. No, szybko, człowieku, szybko, tu nie ma czasu. Ja wiem. Zbierasz, ja... Zbieram się przez tego parala. Czekaj, ubij tego czerwonego, bo ja go nie mam jak ubić. No ja też czymy nie mam, nie czekaj. Mam. Idziemy tak gonić do usranej śmierci. Ten już zdech. Bo ja nie mam jak użyć czaru, żeby gościa z daleka upieprzyć. No to ja mam runki, znaczy runki, czar jak runa świętości. A to wystarczy, no a ty masz jeszcze spiry, ja nie mam takich. Ja mam tylko jeden czar taki, co z daleka upierdziel go za to, no i tyle. Wiem. I dom. Co? Jeszcze do górki albo tam lewo? Ile ci daje to 1500? Ile procent? Oj... Ole mi upier, ole na wejście. W sumie prawie 1%. Tak ci powiedziałem. To kurde, nie słuchaj, bo... No i dalej wchodzi. No i jak ja nie, bo to jest wina parala, ziom. Jedę w górę, 3 dragony, cofamy. Dobra, uciekamy. Tak, chodź. Uciekamy. Nabrałem. To widziałeś, że ja stałem, a ja się do góry ruszałem. No. Także. No. Nie, nie kurde, powiesz mi teraz, się... że stałem chamsko przed nim. A co bo ja uciekałem do góry. Chamsko? A co mnie to interesuje? Masz przewidywać ruchy. Z
Staram się. Jak Matrix. Nie będę atakował go tym, bo nie ma sensu. Patrz, widziałeś? Widziałeś, człowieku, moja inteligencja przerasta no, wszystko. No, widziałeś ile... No, mrówkę. Już blisko, powiem ci. Od razu tak może. Ile masz jeszcze procent? Procent? 11. Możemy to szybko wbić, to wyłączę podwójne, ale wtedy na tym stracisz. Nie no, dobra. Coś za coś. Ja mam 132 healthów, więc musimy się w miarę ogarnąć. Ja mam 83 i żyję. Nie, no wiem. Dobra, tylko że ty nie bloczysz. 1600, no to jakby nie patrzeć, bierzemy prawie 1%. Teraz jest 10 pewnie. 10, no, czyli 10 jeszcze. Trzeba zabić i zajebić. Tych hatchingów to trzeba 2, żeby był 1%. Szybko trzeba go wykończyć. Ale to bije. On bije, tylko że ja jestem taki trafny. Czasami potrafię spudować. Niestety nic nie poradzę. Ale okej. Kolejny hatching, czyli kolejny procent. Jak ja tu zobaczę, jak z moimi zapasami tych lepszych potów. Dobra, 14,2. Ale damy radę. W razie czego może nie umrę. W razie czego. W razie czego podniosę twoje zwłoki. O kurwa, uciekaj. Ja pierdzielę. Utani chór, człowiek. To używam. Ej, czekaj, bo patrz. Ej, no, to jest... no i wiem, no i mówię ci, to nie. No to utani chór działałem i F2. Czyli helpoty. No i co? I taka jest gra. Kończę z tą Tibią. Nie no, pierdzielę, ale kurde, no dramat. Nie spadło mi nic oprócz BP, tylko cały level kurde zleciał, cholera jasna. Człowieku, mówię, utani chór to nie. Ale wyobraź sobie, że ja utani chór dwa razy wcisłem. Ale mówić człowiekowi, no mów mu tyle razy, to nic nie słucha. No, ja nic wciskałem utani chór, wyobraź tak, sobie. Wciskałeś, no. A jeszcze najlepsze ale to co? Jeszcze trzeba, ale to trzeba jeszcze biegnąć, żeby to tak, no to, ale widziałeś jaka była akcja? Ja dostałem 3 hity no. I każdy hit mi zabierał życie, zamiast mnie no to uchnąć. Wiadomo chyba, nie? Że ci będzie życie brał, nie? No, a ja jeszcze dodatkowo, nie wiem, wy tego nie widzieliście na bank, F2, tak maszowałem F2, że to jest szok, ale F2 ma przecież normalnie helpota. I nic, człowieku, ani razu mnie nie uleczył, ani razu. I to jest właśnie najgorsze w tym właśnie, że tak potrafi przycinać. Powiedziałbym ci coś, ale nie chcę cię dołować, naprawdę. Ale co by zrobił na moim miejscu, gdyby ci tak lagowało? To nie jest wina moja, tego twoja, serwera. Mnie jakoś nie laguje, ja nie wiem. A spróbuj wiem, sobie, mam... jak jesteś czerwony, jak próbujesz maszować bina jakiegoś, no to nie ma takiego laga? Że czekasz mam. I dopiero po jakimś czasie. Nie mam, ile razy jeszcze dzisiaj byłem czerwony? Ile razy? Nie padłem. To już jest kurde, patologia. Masakra. O, przynajmniej mam mana potiony, mogę jeszcze chwilę. Dobra, ekstrem, ja dostaję zawsze połowę, więc mi wszystko jedno jest, nie? I loty jeszcze widzę. Nie dostaję już połowy. Czemu? Bo się wyłączył. Partia się wyłączyła. Nie no, ja dalej mam podwójny, mogę rozłączyć. Ale... Nie, rzeczywiście jest jeszcze. No, tylko jest za daleko. Dostajesz expo? Nie właśnie, dostaję luty na razie. Atakuj jakiegoś tego. Zobaczymy jak to wygląda. A pierwszy dead na wizji, ci powiem. Jaki jest, wstyd. To jest naprawdę... Wstyd mi za ciebie. Jeszcze no. Ci musiałem wszystko wziąć. Dobrze, że masz hawa. Kurde, ale ja nie rozumiem jednej rzeczy. Naprawdę, to jest... Taki... Mogę cię tylko tym uszczęśliwić, że zdążyłem wszystko wziąć i jeszcze zabić te frost dragi. Ale wyobraź sobie, że chyba na mnie dwóch albo trzech przeszło. Ale wiesz przez co zabiłem, bo mi wypadły twoje mana potem. Ale tam było naprawdę dużo tych potów, że... No 30, no mam 22 już, nie? Spokojnie sobie ten dokończę. Kurde, jestem wściekły na to, że mi nie zadziałał ten helpot. Nie dostaję expa, tylko loot widzę, co tam lutasz. Aha, no to dobra. Ej, miotła znikła, ale jazda. Jaka miotła? Nie jaka wiem. Miotła? Taka miotła zwykła, kuchenna. Question, do czego? Questionariusz. Nie wiem, do zamatania śmieci. No w Tibi leży na ziemi gdzieś.
Dalej jeszcze dobra. Myślę, jak to się mogło stać, że ja padłem. Tak rozmyślam nad tym głęboko, że sobie zdaję dobrze, sprawę. Że ja nie padłem. No to było, żeby... Jeszcze jakbym... Kurde, no też bym zapieprzył sprawę. Jeszcze jakbym ten... jakbyśmy stracili, kurde, dostęp. Bo wiesz, tam trzeba mieć kasy do tego, nie? A ja jakby tak, wyobraź sobie, jakby tak zleciało człowieku, jak ostatnim razem co padliśmy, Paladin Armor i na przykład Zoan Helmet. To ja bym chyba człowieku nie wiem co zrobił. Tam ludzi chodzi co prawda malutko, ale zawsze się ktoś trafi, nie? To jest taki częstszy exp. Oddać ci backpack? Nie wiem, zostaw se, jak chcesz. Nie no, z backpackiem nie ma problemu. Nawet ci light shovel wziąłem. No to ten live show, ale ci akurat mi musi przydać. Ale w sumie ty masz tam 4, to ten. No, także. Dobra, to w którym ty mieście jesteś, to pójdę do ciebie. Thais. I. Co tam się stało? Tutaj coś. No nic, trzeba będzie nadrabiać. Już byłem szczęśliwy, że 6-1 będzie, ale patrząc pozytywnie, przynajmniej nie zleciało nic ze mnie. Nie musiałem się jakoś tutaj nie bać. Tylko oprócz skill backpack. Nie no, skilla wiesz, ci powiem, miałem dzisiaj skill. Prawie połowę. Teraz mam... Tak, no, i prawie cały M-level i spadł... Nie, cały M-level nie. Źle zleciało? 4%, bo miałem chyba dzisiaj jeszcze 14, 4 albo 5% magic levela. Ale to i tak dużo. To dobrze. Okay. Dobra, jestem wściekły, będę musiał dzisiaj nadrabiać, a jak nie to jutro. To co, kończymy już, nie? Powolutku. Tam dojdziesz no dobra, do mnie. No czekaj, jeszcze ci... No, dojdę do ciebie, ładnie. Okej, okay. A gdzie jesteś już? W Svargon. Okej. Okay. Już jadam na statek. Gdzie ty jesteś? W Thais? Tak. Dobra. Widzisz, jak dobrze mieć ogarniętego kolegę. Ja wiem. Ale ja chyba sobie już zdaję pewnie sprawę. Ja bym tych Frost Dragonów nie zabił, jakbym nie miał tych. Aksory jakbym nie miał, nie? No tak. A no. Poczekaj, mogę jeszcze spróbować, przeprowadzić na tobie jeden test? Nie. Czemu? Nie. Ale co chcesz zrobić? Spróbuj, obrócić się 360, wiesz jak się obraca, nie? W TB. Aha. I zobacz jakie jest opóźnienie między tym, kiedy klikasz strzałka, kiedy się obraca gościu. Jakie jest opóźnienie, możesz określić? U mnie? Tak. Nie. Kliknij wiem. Szybko strzałkę, na przykład w górę, w dół, żeby się obrócić i sprawdź po jakim czasie się w grze obróci. No praktycznie takim samym jak przycisnę. Jak co? Praktycznie taki sam jak przycisnę. Czyli nie czujesz takiego opóźnienia pół sekundy na przykład? Nie. No to ja już wiem czemu tak się zaczynało. Nie wina neta, to... tylko wina FPS-ów, które są podczas nagrywania. To jest taka jednostka po prostu przeliczania szybkości. No. I dlatego ja tak często lubię kurde ryzykować, że jestem na red HP albo padłem, tak jak dziś. Po prostu muszę sobie dokładnie się skonfigurować program. To nie dlatego. Tylko dlatego, że jest mało ogarnięty. Ale nie, kazałeś mi dawać utanie chór, tak? Tak byś zrobił na moim miejscu. Tak, ale wiesz jaki jest inny sposób? No. Żeby szybciej dojść do tych schodów? Jak? Jak klikasz strzałką, to zawsze jak jest lag, to ci będzie szedł po kratce, a jak klikniesz na schody, to ci pójdzie automatycznie. No tak, tylko że sam fakt z tego, że ja byłem w drodze, jakby nie patrzeć... Ale trzeba myśleć. No tak, to już druga sprawa. To tak, ale założę się, że jakby się ze mną zamienił kompem, to byś pewnie się tak samo wkurzył jak ja. Naprawdę. Ale nic, dobra, walić to. Poczesać ci włosy? Nie. No nic, bywa, po prostu trzeba będzie nadrabiać, nie ma opcji. Dobra, oddaję ci ten. Czekaj, ziom, czekaj. Czekaj jeszcze chwilę, bo jest problem pewnie, wiesz? Dlatego, że ja tutaj sobie wsadziłem niechcący coś. Teraz mam tego za dużo tutaj, mi się to nie mieści. Znaczy mana potionów ci nie oddam, bo wykorzystałem wszystkie. Nie, spoko, to nie ma problemu. Gorzej będzie z kasą, potem będę musiał preset. No ale to się okaże. Jeszcze zobaczymy. Dobra, nic, nadrabiać trzeba, nie ma opcji. Nie ma lipy, trzeba pakować. To co, kończymy, to był odcinek... Czekaj, jakby to obliczyć? Chyba 15, 11. Nie wiem, nie, bo... 15, tak, bo dzisiaj był 10, tak. No, 15 odcinek. Tak więc...
My się z wami żegnamy. To był KM Kustor i Bale, Mister Sarna, Tibia Play, odcinek 15. Na razie, trzymajcie się. Marnex, kmaku i down. Siema. No, siema.